To nie był leniwy weekend. W końcu to już finał. Finał szlachetnej paczki. Dzięki tym ludziom, wolontariuszom oraz tym, których nie widać, darczyńcom, kilkadziesiąt rodzin z powiatu ostrowieckiego, które zmagają się z trudną sytuacją finansową, będzie miało wesołe święta. W tym roku mamy 35 rodzin obdarowanych, 20 wolontariuszy. Darczyńców nie jesteśmy w stanie zliczyć, ponieważ ich jest setki, można powiedzieć. O czym świadczą liczne paczki, a ich zawartość jest naprawdę okazała. W tym roku mieliśmy bardzo dużo wersalek łóżek. Mamy lodówki, mamy pralki. Przede wszystkim w każdej paczce znajduje się żywność i środki czystości. Bo to jest taka priorytetowa potrzeba, której brakuje na co dzień rodzinom. Rodziny do ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka wybierane są skrupulatnie. Ważne, aby pomoc trafiła do tych, którzy naprawdę jej potrzebują. Dostajemy przede wszystkim adresy z zaufanych instytucji, takich jak pedagog szkolny, zakłady pracy, osoby prywatne, które są znane wolontariuszom. My weryfikujemy te adresy potem. Rozdzielenie darów do konkretnych rodzin i ich zapakowanie wymaga od wolontariuszy wiele pracy i zaangażowania, a podczas dostarczania paczek nie brak wzruszeń. Nie tylko rodziny, ale my też reagujemy łzami zazwyczaj. Wczoraj byliśmy u takiej rodziny, gdzie po prostu się popłakaliśmy wszyscy. To jest przede wszystkim zaskoczenie, ponieważ wiele rodzin uważa, że ta pomoc będzie polegała na jakiejś tam małej paczuszce, natomiast wchodzi 5 wolontariuszy i wnoszą 25-30 pudeł. Często się te pudła nie mieszczą w mieszkaniu, bo mieszkania są malutkie. Szlachetna paczka ma w sobie ogromną moc. Potrafi zmienić nie tylko święta, ale także przyczynić się do poprawy sytuacji życiowej danej rodziny. Mamy wolontariuszkę, która była jedną z rodzin obdarowanych. Ona sama mówiła, że trafiliśmy do niej w ostatnim momencie, czyli w takiej chwili, kiedy brakowało im już na chleb. Był to dla nich też taki bodziec i taka informacja, że jednak nie zostali sami i jest ktoś, kto o nich myśli, pamięta. Po roku okazało się, że ich sytuacja na tyle się poprawiła, i takie, można powiedzieć, dobre wrażenie zostawiła paczka na tej rodzinie, że oni sami chcieli pomagać i pomagali. A pomóc cały czas może każdy chętny, bowiem finał Szlachetnej Paczki to nie koniec zapraszania Polaków do pomagania. Na stronie www.szlachetnapaczka.pl można znaleźć wiele pomysłów na dobry uczynek na święta.